Państwa, ten tom to ponad 120 ilustracji, to około 50 kapsuł, to 24 wspaniałych autorów. Zespół, który został zebrany do przygotowania napisania tego tomu trzeciego. Zespół, który był zespołem reprezentującym różne dyscypliny, nie tylko pracownicy naszego wydziału, ale ba, nawet okazuje się, że w naszym zespole w tomie trzecim mamy osobę, która ma pracę zagraniczną, więc zespół znakomitych badaczy. Państwa, wśród tych 24 badaczy należało wybrać i wybaczcie pozostali, których nie ma tutaj. Natomiast zrobiliście wspaniałą rzecz. Ja jako redaktor naczelny całości wydawnictwa chylę czoło, gratuluję i przepraszam, że nie zostaliście wszyscy zaproszeni do tej rozmowy, bo byśmy do rana siedzieli i może byśmy nie skończyli prac. W związku z tym, że ten tom składa się z trzech zasadniczych epok dziejów Łodzi. Wielkiej wojny, okresu międzywojnia i II wojny światowej okupacji niemieckiej. Dlatego też zostały zaproszone do rozmowy, do dyskusji trzy osoby reprezentujące te trzy wielkie epoki dziejów Łodzi. Pani doktor Aneta Stawiszyńska, która jest historyczką, regionalistką, znakomitą badaczką dziejów Łodzi w okresie I wojny światowej, a jednocześnie pani doktor jest chyba najlepszą na świecie badaczką Rudy Pabianickiej również. Więc to również chciałem zaakcentować i będzie nam tutaj mówiła o Łodzi i mieszkańcach Łodzi w latach Wielkiej Wojny. Dalej pan Marcin Szymański. Moi drodzy państwo, ja nie wiem, będzie krzywo na mnie patrzył, ale powiem. On dzisiaj nie powinien tutaj być za bardzo. Jest świeżo upieczonym dopiero co tatą. Więc dziękuję panie doktorze, że pan przyszedł i znalazł czas. Gratulacje od nas wszystkich. Pan doktor Marcin jest historykiem, jest muzealnikiem, jest znakomitym popularyzatorem wiedzy. Specjalizuje się przede wszystkim w historii gospodarczej II Rzeczypospolitej, w tym również Łodź. Mało kto wie, tak jak on, o fabrykach łódzkich chociażby. No i wiadomo, trzecia epoka, epoka II wojny światowej, to pan doktor Adam Starek, kierownik Centrum Badań Żydowskich, która to jednostka działa w ramach naszego Wydziału Filozoficzno-Historycznego. Znakomity badacz dziejów Żydów, a w szczególności okresu Zagłady. Nie tylko Stadt Ghetto, ale jednocześnie i całego okresu II wojny światowej. Trzy osoby, trzy epoki i myślę, że jeżeli będą państwo mieć pytania nie tylko do tej trójki autorów, których zaprosiliśmy do rozmowy, ale na sali siedzą również inni autorzy. Jeżeli będą jakieś pytania, to bardzo, bardzo będziemy prosili do innych osób również, jeżeli takie się nasuną. Ja sobie przysiądę i moi drodzy państwo, zacznę od pani doktor. Tak, bardzo proszę. Pani doktor, wiadomo, żebyśmy nie zmęczyli słuchaczy, ładnie, ale też odpowiednio mamy reżim czasowy. Chciałem zapytać, pani doktor jest autorką znakomitej pracy mającej blisko 1000 stron dotyczącej Łodzi I wojny światowej. Musiała zmieścić się tutaj w jednym rozdziale. I teraz pytanie moje. Pani doktor, co by pani poleciła potencjalnym czytelnikom, co takiego ciekawego zamieściła pani w tym tomie, a jednocześnie krótko, jakie były losy miasta i jego mieszkańców w tym okresie Wielkiej Wojny. Tytuł został nadany Łódź w młynach wojny, prawda? To też również by znalazło się odpowiedź. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Witam serdecznie wszystkich przybyłych. Tak jak tutaj pan profesor zaanonsował, że tak powiem, problem. Okres I wojny światowej jest okresem dosyć krótkim, prawda, bo obejmującym zaledwie 4 lata. Natomiast był to okres pełen paradoksów, ponieważ z jednej strony pojawiła się tutaj okupacja niemiecka, okupacja wyjątkowo okrutna, która jest za jeden z takich celów chociażby postawiła sobie tak zwane odprzemysłowienie miasta. Zniszczenie tego wszystkiego, co przez dziesięciolecia budowali tutaj przedstawiciele rodów takich jak poznańscy, szajblerowie. Pojawiały się nawet takie myśli,
myśli chociażby wpływowego niemieckiego polityka Wolfganga von Krisa, który twierdził, że po tym, kiedy ten przemysł łódzki już zostanie tak całkowicie zniszczony, Łódź w ogóle nie będzie Niemcom na przykład już potrzebna po wojnie i był taki pomysł, by w ogóle oddać ją Austro-Węgrom. Tak jak powiedziałam, to, że z jednej strony było tutaj bardzo ciężko pod względami bytowymi. Przypomina mi się zawsze tutaj taka opowieść mojej znajomej starszej pani, której rodzice mieszkali w Łodzi zarówno w czasie pierwszej, jak i drugiej wojny światowej. Co ta pani właśnie opowiadała, że z takich wspomnień rodzinnych pamięta to, że owszem, jej dziadkowie i rodzice opowiadali, że druga wojna światowa, wiadomo, że to było straszne nieszczęście, to o czym prawda tutaj kolega Adam zaraz będzie opowiadał, natomiast same warunki bytowe, sam głód, to ta rodzina dużo gorszych rzeczy doświadczyła właśnie w czasie pierwszej wojny światowej, kiedy tak naprawdę, można powiedzieć, brakowało wszystkiego. Z każdym miesiącem tak naprawdę wprowadzane były nowe reglamentacje, czy to na cukier, czy na mięso, na chleb, nawet na mydło. Dlatego też te warunki życia naprawdę były bardzo ciężkie i tak naprawdę nie każdy był w stanie im podołać. Co ciekawe, tych problemów dnia codziennego, właśnie chociażby z aprowizacją w takie rzeczy, na przykład jak opał, nie radziły sobie nawet osoby, które z pozycją, które posiadały pewne zasoby pieniężne. Tutaj też można przytoczyć taką wspomnienia córki Bolesława Leśmiana, który przez około rok mieszkał tutaj i usiłował być reżyserem, może tak to nazwijmy. I co ta właśnie młoda wtedy dziewczyna wspominała, że jej Łódź właśnie z okresu pierwszej wojny, kiedy mieszkała tutaj z ojcem, kojarzyła się z takim wielkim mieszkaniem gdzieś przy ulicy Piotrkowskiej, po którym dosłownie hulał wiatr, ponieważ jej ojciec, no z jednej strony artysta, tam, więc może tak mający jakiś zmysłów praktycznego, no nie był w stanie swojej rodzinie zapewnić tak podstawowej rzeczy po prostu jak opał. Tak jak już zaczęłam tutaj mówić o tych paradoksach pierwszej wojny, to też trzeba zauważyć, że władze niemieckie z jednej strony bardzo ostro niszczyły przemysł. Tutaj tak naprawdę uśmiano się, że nie ostała się w zasadzie żadna rynna, żaden dzwon w kościele. Wszystko, co można było przetopić, było natychmiast konfiskowane. Ale z drugiej strony oni też chcieli zachować pewne jakieś takie pozory przyzwoitości. Chcieli też mieć jakieś takie sukcesy w wymiarze propagandowym, żeby móc powiedzieć, teraz za naszych, prawda, niemieckich czasów jest lepiej niż w czasach, prawda, carskich. Stąd też pozwalano na rozwój życia społecznego. Masowo powstawały wszelkiego rodzaju organizacje społeczne. Kwitło chociażby zwalczane za czasów carskich harcerstwo. To harcerstwo było zarówno polskie, niemieckie, jak i żydowskie. Tutaj, co ciekawe, że to harcerstwo żydowskie, jak jesteśmy już przy tym temacie, dzieliło się na takie typowo syjonistyczne, jak i takie typowo propolskie. Była taka na przykład organizacja młodzieży żydowskiej Żagiew, w której tutaj, co ciekawe, na przykład działał, był właściwie takim liderem, ojciec Jerzego Urbana. Później troszkę, prawda, jego poglądy nieco ewoluowały. Ale tak jak powiedziałam, Niemcy, szukając takich ewidentnych dowodów na to, że Łodzianom żyje się lepiej pod ich jakimś zwierzchnictwem, na przykład pozwalali na obchody bardzo uroczyste, z ogromną pompą rocznic narodowych. Na przykład chociażby rocznicy 125. uchwalenia Konstytucji 3 maja. Wtedy tak naprawdę, tu śmiało możemy powiedzieć, całe miasto świętowało. Ulicą Piotrkowską przeszedł wielotysięczny tłum. Wszystkie sklepy, witryny były przeozdobione jakimiś właśnie barwami narodowymi, orłami. I to właśnie nawet było wykorzystywane także w prasie niemieckiej, która ukazywała się na przykład w Berlinie, że pokazywano, tak, prawda, wygląda dzisiaj miasto, które może, prawda, pokazać swoje polskie oblicze, co oczywiście za czasów carskich było absolutnie niemożliwe. Tutaj jeszcze pan profesor pytał o ten tytuł, prawda, że Łódź w młynach wojny. W młynach można powiedzieć, że po tych 4 latach to miasto wyszło zupełnie inne, można powiedzieć takie wręcz przemielone, ponieważ zmiany były bardzo duże. Chociażby na przykład w strukturze społecznej zmieniły się chociażby granice Łodzi, która została powiększona na przykład o, jak to wtedy mówiono, największą wieś świata, czyli ponad 100-tysięczne Bałuty, 30-tysięczne Chojny. To uznawano za takie zmiany bardzo, bardzo
bardzo korzystne. Na przykład tutaj warto wspomnieć o takiej postaci jak Christopher Rank, który był takim bardzo znanym urbanistą z Hamburga. On został tutaj zaproszony i miał właśnie opracować szeroko rozumiane plany Łodzi, zarówno pod względem zmiany granic, jak i wytyczania nowych na przykład, czy to osiedli mieszkaniowych, czy jakichś terenów o różnych funkcjach. I tutaj co ciekawe, że te zmiany, które on zaproponował, one nie wszystkie zostały wprowadzone, aczkolwiek były bardzo, bardzo takie ciekawe urbanistycznie. Na przykład Rank proponowałby wzdłuż rzek, na przykład wzdłuż jesieni, założyć takie, tylko by powiedzieć, sieć parków i tam na przykład miały być wyznaczane trasy do jazdy konnej. Także akurat ta okupacja, w przeciwieństwie do tej okupacji niemieckiej, o której tutaj, prawda, zaraz powie doktor Sitarek, ona czasami niosła pewnego rodzaju zmiany dodatnie, chociażby większa dbałość o higienę. O ile Łódź czasów carskich była tak naprawdę miastem bardzo zaniedbanym, na Piotrkowskiej po prostu płynęły rynsztoki, na różnych rynkach wręcz opisywano były po prostu na jakieś takie gnojowniki dosłownie, to natomiast Niemcy taką dosyć silną ręką zaprowadzili różne przepisy sanitarne, które no w zasadzie były dla Łodzi w pewnym sensie zbawienne, ponieważ skoro ci ludzie nie dojadali na co dzień, mieli poważne problemy z osłabionym organizmem, ze spadkiem odporności, to gdyby do tego dołączyć jeszcze no brak, powiedzmy, jakichś tam warunków sanitarnych, no mogłoby to się po prostu skończyć jakimś masowym pomorem. Natomiast, tak jak mówię, że Niemcy pozytywnie patrzyli na takie zmiany, które właśnie walczyły może tak wspierały higienę. Dlatego też na przykład taki bardzo znany łódzki medyk Stanisław Skalski, on wreszcie mógł przeprowadzić chociażby akcję szczepienia przeciwko ośpie, i która tak naprawdę była, co prawda nie obyła się bez problemów, aczkolwiek tak naprawdę tą chorobę z łódzkich ulic w ogóle wyeliminowała. To też przypomina mi się taka właśnie anegdotka, kiedy doktor Skalski, również będącym takim naukowcem, jak to byśmy powiedzieli, nieco zakręconym, widząc na ulicy przedstawicieli różnych służb, na przykład milicji obywatelskiej, które, żeby odróżniać się od innych ludzi, nosili na ramionach takie różnego kolorów opaski, które miały sygnalizować, że dany człowiek jest na przykład członkiem milicji obywatelskiej, i on właśnie bardzo się cieszył, ponieważ uważał, że to są opaski uciskowe właśnie po szczepieniu ospy. To taki oczywiście żart, ale faktem jest, że ta akcja się udała i ta akcja po prostu uratowała wiele, wiele, wiele istnień ludzkich. Dziękuję pani doktor. Moi drodzy państwo, już nawet z tego, co pani Aneta powiedziała, widzimy, że my piszemy historię, nie, tylko historię prawdziwą. Jak widać, odnosimy się również do tego, co było czarne i do tego, co było białe. I pewne elementy pozytywne tej okupacji niemieckiej dla Łodzi, prawda, również można wskazać, i to usłyszeliśmy. Proszę państwa, tom drugi kończyliśmy jako Łódź tak zwaną czterech kultur. Tom czwarty zaczniemy od jednej kultury. Okres, o którym mówimy, to okres, kiedy po kolei trzy nacje w zasadzie w tej Łodzi przestają mieszkać. Okres pierwszej wojny to moment, kiedy faktycznie w tej Łodzi, za wyjątkiem jakichś tam uciekinierów z carskiej Rosji, prawda, nielicznych, nie będzie już tej jednej, prawda, kultury, tak zwanej kultury rosyjskiej. Co prawda nie uznaję ja koniecznie, że to były cztery kultury, ale niech będzie. Tak mówimy, cztery kultury, niech tak zostanie. Tej jednej nie ma, prawda? Wchodzimy w okres międzywojnia, wyjdziemy w trzy. Kolejny pozytywny element to to, że Niemcy zgodzili się na zmianę nazw ulic i nagle pojawiają się, prawda, polsko brzmiące ulice naszych bohaterów narodowych, czego w czasach carskich nie mogło być, prawda? No, jeśli mogę jeszcze się wtrącić a propos właśnie tych zmian ulic, ponieważ Niemcy też nie byli takim monolitem. Były tutaj na przykład takie organizacje bardzo nacjonalistyczne, które byśmy powiedzieli, one były kilka kroków do przodu w stosunku do na przykład do rządu w Berlinie. I oni na przykład kategorycznie domagali się, żeby właśnie domagali się zmian właśnie łódzkich ulic właśnie na typowo niemieckie. To tam jednak to nie zostało przyjęte, ponieważ no tutaj te władze lokalne stwierdziły, że po prostu bały się zadrażniać stosunków z Łodzianami, którzy i tak już żywili bardzo niechętne uczucia względem okupanta, i ten pomysł dopiero został zrealizowany w czasach II wojny światowej. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, Łódź przemysłowa to Łódź, która nie znała wolności, bo narodziła się w czasach zaborów,
i faktycznie funkcjonowała w okresie zaborów. Natomiast 1918 rok przynosi na Łodzi Przemysłowej okres wolności. Jednakże zarówno ta Łódź jest zniszczona pod względem gospodarczym, fabryki, o czym pani tutaj doktor wspominała. Ja bym jeszcze dodał, że faktycznie Łódź wchodzi z około 1/3 tylko liczby mieszkańców. Panie doktorze Marcinie, w takim wypadku jak ta Łódź w tym międzywojniu dała sobie radę z tymi ogromnymi zniszczeniami pierwszej wojny i z tą stratą przynajmniej 60% mieszkańców, którzy tutaj zamieszkiwali, prawda? Nie to, że oni zginęli, natomiast wiadomo, warunki wojenne powodowały liczne migracje. Bardzo proszę, gdyby pan zechciał nam wskazać takie czynniki, które powodowały, że Łódź odbudowywała się wolno, bo dopiero jak państwo napisali, w 1938 roku odzyskała liczbę mieszkańców sprzed wybuchu wojny, ale odzyskała. Czyli gdyby pan doktor wskazał nam takie najbardziej pozytywne momenty, które były czynnikami miastotwórczymi w tym okresie i okres słabości, które znowu były momentami słabości tego miasta w okresie niepodległości. Bardzo proszę. Bardzo trudne zadanie pan profesor mi zadał. Zdaję sobie sprawę jeszcze w krótkim czasie. Tak, tak. Znaczy, ze względu też na to, może warto to powiedzieć, my w trójkę tutaj siedzimy, wywodzimy się z seminarium pana profesora Kazimierza Padziaka. Nie dotarł chyba dzisiaj, nie widzę go na sali. Ale tak jak spojrzałem w spis treści, to ponad połowa treści tej książki powstała spod pióra seminarzystów, tak, absolwentów seminarium pana profesora Padziaka. Mówię o tym nie bez przyczyny, dlatego że pan profesor zawsze miał podejście do historii takie dosyć krytyczne, można powiedzieć, dlatego powiedziałem, że to jest trudne zadanie, bo w II Rzeczypospolitej Łódź nie miała szczęścia, mówiąc tak bardzo delikatnie. To znaczy, te słynne rynki wschodnie zostały odcięte, ale większą tragedią może było nawet to, że II Rzeczpospolita nie wykształciła tego rynku wewnętrznego, który mógłby być motorem napędowym tego łódzkiego przemysłu. I tak jak komentatorzy życia gospodarczego w Łodzi, nie tylko w Łodzi, też w Warszawie, zauważali już w latach 20. i przed reformami Grabskiego i po, i w wielkim kryzysie, że największą tragedią łódzkiego przemysłu jest brak polskiego konsumenta, przede wszystkim na wsi, czyli całe Kresy Wschodnie, cała ta biedna polska wieś, zwłaszcza właśnie wschodnia, zwłaszcza południowa, południowo-wschodnia też, która tych produktów włókienniczych, czy nawet surowców włókienniczych nie kupowała. Surowców w rozumieniu tkaniny, tak? Dlatego że po prostu była wyłączona z pewnego obiegu gospodarczego. Czyli tutaj jakby umieszczam to troszeczkę w szerszym kontekście, że Łódź była ofiarą ogólnej złej sytuacji gospodarczej w Polsce. Nie znaczy to, że nie było pewnych sukcesów, nie znaczy, że to nie było wielkich fortun też w II Rzeczypospolitej, bo one oczywiście były, żeby wspomnieć chociażby Eitingtonów, którzy też ze swoimi no, dalekimi kuzynami ze Stanów Zjednoczonych tutaj kooperowali, czy zakład Bólów, który się prężnie rozwijał. Natomiast no, cały czas ten problem z rynkami zbytu, problem z brakiem konkurencyjności na arenie międzynarodowej, to był ten szklany sufit po prostu łódzkiego przemysłu w okresie międzywojennym, którego nie dało się przeskoczyć. Tak, przepraszam, że tak nie tak konkretnie odpowiem na to pytanie, tylko po prostu staram się jakby ten szeroki kontekst jakby temu nadać i pokazać, jakie takie strukturalne problemy po prostu istniały, których nie byli w stanie łódzcy przemysłowcy przeskoczyć. Tutaj zdradzę, że w tym rozdziale gospodarczym piszemy między innymi o tym, że w Łodzi w zasadzie nie było tak zwanego przemysłu konfekcyjnego, tak? Czyli mamy miasto włókiennicze, mamy tkaniny, mamy setki tysięcy metrów bieżących tkanin produkowanych, natomiast nie ma żadnej fabryki odzieżowej. Dlaczego to jest ważne? To jest ważne dlatego, że odzież, czyli gotowy produkt, jest najbardziej wysokomarżowym towarem, który można sprzedać, czyli na nim można najwięcej zarobić, krótko mówiąc. I ma to swoje daleko idące konsekwencje, że najwięcej na no, odzieży szytej z łódzkich tkanin zarabiał ktoś inny. I najczęściej zarabiał ktoś za granicą. I też myślę, że to jest znamienne, że nawet jeżeli te tkaniny dało się gdzieś sprzedać na rynkach nawet zachodnich, to okazywało się, że w latach 30. już po wielkim kryzysie, kontrakt na mundury dla hiszpańskiego wojska podebrali Polakom Francuzi. No, wydawałoby się bardzo dziwna sprawa, tak, że Francuzi, ale oni byli w stanie tak zorganizować, że te koszty były niższe. Czyli
łódzkie fabryki produkowały tkaniny na te hiszpańskie mundury, sprzedawane no, po bardzo niskich marżach, natomiast największą marżę na tych mundurach zarabiali Francuzi, którzy szyli właśnie z tego mundury. Nie będę zdradzał, jakie były też problemy z tym związane. Tutaj wiele czasu spędziliśmy z kolegą doktorem Marcinem Gawryszczakiem z Muzeum Włókiennictwa, żeby rozwiązać ten problem. Także jakbyście państwo zastanawiali, co nowego można napisać o włókiennictwie w okresie międzywojennym, to można. I między innymi właśnie ten trop konfekcyjny myślę, że jest interesujący. A jak Łódź sobie radziła z tymi trudnymi problemami, jakie były takie czynniki rozwoju? No one są czasami zupełnie nieoczywiste, te tropy. I dużą karierę w okresie międzywojennym w łódzkim włókiennictwie robią tacy przedsiębiorcy, którzy są bardzo elastyczni, czyli na przykład nie mają własnej fabryki czy własnej całej linii produkcyjnej, tylko na przykład dzierżawią przestrzeń fabryczną od innych zakładów, które są w kryzysie, są w kłopotach finansowych, z różnych przyczyn nie sprzedają tych maszyn i dzierżawią sobie w zależności od potrzeb ileś tam wrzecion, żeby wyprodukować coś na zamówienie. To jest taka no, niezbyt zdrowa struktura tak, tego przemysłu, natomiast ona jest też dosyć charakterystyczna tego okresu międzywojennego. A w wielkim kryzysie z kolei pojawiają się nowe fortuny, takie z pogranicza, bym powiedział, kupiectwa i przemysłu, czy handlu i przemysłu. Mianowicie wykorzystując właśnie tę lukę w konfekcji, korzystając z tego, że łódzkie wielkie fabryki stoją, nie mają zamówień, to ci ludzie, nie dysponując żadnym w zasadzie kapitałem większym, czy żadną infrastrukturą, kupują po kosztach wyroby łódzkich wielkich fabryk Scheiblera i Gromana, Zjednoczonych Zakładów Scheiblera i Gromana, czy zakładów IKA Poznańskiego i wielu, wielu innych, praktycznie po kosztach produkcji. Następnie jadą z tym do Brzezin i korzystając z tego, że w Brzezinach krawcy lokalni nie mają zamówień, tak też jakby mają z tym problem, realizują zamówienia na konfekcję, po czym sprzedają tę konfekcję na przykład gdzieś do zachodnich hurtowni na zachodzie Europy. Nie mając żadnej infrastruktury, nie mając kapitału, wykorzystując problemy tutaj lokalne, zarabiają ci ludzie naprawdę bardzo poważne pieniądze, co zresztą jest krytykowane też w czasopismach branżowych przez komentatorów owego czasu, no, że to nie tak może powinno wyglądać, ale ci sprytni ludzie byli w stanie, no, korzystając z tych trudnych sytuacji, osiągnąć takie dobre, bardzo dobre wyniki finansowe. Z plusów tego okresu międzywojennego, no myślę, że też w zakresie prób przynajmniej podniesienia poziomu życia mieszkańców w zakresie dostępu do wody pitnej, tak, budowy kanalizacji. No to jest taki abecadło absolutne życia w mieście, natomiast zupełnie nie było to oczywiste w okresie międzywojennym. Sukcesy też były skromne, ale znowu to też Łódź była ofiarą bardzo marnie napisanych przepisów dotyczących samorządu miejskiego w okresie międzywojennym. Czyli w połowie lat 20. napisano taką ustawę o samorządach, ona miała być prowizoryczna, a faktycznie obowiązywała właściwie do końca okresu międzywojennego. A istotą tej ustawy było to, że samorządy miejskie były pozbawione stabilnych podstaw finansowych funkcjonowania. W związku z tym nie miały własnego porządnego finansowania w zakresie podatków lokalnych, tak to co znamy dzisiaj. Są określone podatki, które wpływają do lokalnego budżetu, można z tego finansować różne inwestycje. No więc imano się różnego rodzaju pomysłów partnerstwa publiczno-prywatnego. Prywatniarze też nie bardzo chcieli wchodzić w te układy, dlatego że no to niepewna sprawa, tak? No bo jak nie ma dochodów w samorządzie, no to z czego to będzie finansowane i tak dalej. Ale mimo to no pewne rzeczy udało się zrobić. Na przykład elektrownię łódzkiej, która się dosyć sprawnie rozwijała, to było takie partnerstwo publiczno-prywatne właśnie można by nazwać. Gazownia łódzka trochę gorzej była w rękach miasta, no ale to było przedsiębiorstwo miejskie i musiało zapewniać wpływy do budżetu. W związku z tym, no to już znowu to był pewien kompromis pomiędzy wpływami z przedsiębiorstwa, no a realizacją no, usługi, do których została powołana. Więc tego rodzaju wątki bym poruszył jako takie węzłowe, najważniejsze, jeśli chodzi o to radzenie sobie Łodzi. Natomiast jakby wracając do tej mojej pierwszej wypowiedzi, zawsze pamiętam na seminarium pan profesor mówił o tym, że no, Łódź delikatnie rzecz biorąc nie była mlekiem i miodem płynącą krainą w okresie międzywojennym, tak? Że to było naprawdę trudne miejsce do życia.
że to była ofiara polityki centralnej. I myślę, że trochę w tej książce to wychodzi, tak? A wydaje mi się, że też historia jest ciekawa, jeżeli możemy się z niej czegoś nauczyć albo jakieś wnioski wyciągnąć. I dlatego sądzę, że to jest trochę nowe podejście. Sądzę, że bardziej uczciwe, bardziej wyważone do tej naszej historii miejskiej, a jednocześnie mam nadzieję, że skłania trochę do myślenia. Dziękuję panie doktorze. Moi drodzy państwo, Łódź nie była kochana przez władze centralne w okresie międzywojnia, a to wynikiem było tego, że w Warszawie, wiadomo, osobą numer jeden był marszałek, a w Łodzi tak niekoniecznie zwolennicy Piłsudskiego tutaj byli w przewadze. Na zmianę, o czym możemy w książce przeczytać również, w każdych wyborach samorządowych na zmianę wygrywali bądź endecy, bądź socjaliści, prawda? Natomiast gdzie ci Piłsudczycy? Starania o stworzenie uczelni wyższej w Łodzi zakończyły się fiaskiem. Powstała Wolna Wszechnica Polska, oddział łódzki, prawda? Ale uczelni państwowej znowu nie było. Łódź niekoniecznie była kochana, co tutaj pan Marcin akcentował, i również te rzeczy w trzecim tomie znajdziemy. Proszę państwa, a więc wojna, tak? Zaczyna swoje rozważania, tak i tytuł nosi pierwszy rozdział części trzeciej poświęconej II wojnie światowej, która zmieniła oblicze miasta, zmieniła oblicze ludnościowe miasta. Statystyki kłamią, bo gdyby ktoś porównał sobie, wziął statystyki miast II Rzeczpospolitej w początkowym okresie i zobaczył, i ktoś usłyszałby, że Łódź była miastem, gdzie ludność żydowska była jej tak dużo, to by powiedział, no kłamiecie. Bo gdzieś tam w Białej Rawskiej z 80 parę procent, w jakiejś Drzewicy czy przy Susze 70 parę procent, a w Łodzi raptem było tej ludności żydowskiej parokrotnie mniej. Ale biorąc teraz pod uwagę w liczbach względnych, to tej ludności rzeczywiście w Łodzi było żydowskiej bardzo dużo. W momencie rozpoczęcia II wojny światowej ten los tej ludności był tragiczny. Panie Adamie, mam prośbę, gdyby pan zechciał nam przedstawić, jak wyglądało to życie mieszkańców miasta Łodzi, mieszkańców i Polaków, i Żydów, i Niemców również, bo wiadomo, Łódź stała się miastem niemieckim, została wcielona nie do GG, tylko do III Rzeszy. Jak wyglądało to życie tych mieszkańców, tych trzech nacji, które pozostały jeszcze w tym czasie? Tak, bardzo ciekawe pytanie i też pytanie, które prosiłoby się o wykład. Ale będąc też absolutnie szczerym, prosiłoby się o badania naukowe, bo to jest chyba największa bolączka okresu II wojny światowej, historii Łodzi okresu II wojny światowej, że mamy kilka naprawdę doskonale przebadanych fragmentów historii Łodzi okupacyjnej i mamy całe wielkie pole, a mogę powiedzieć cały wielki katalog spraw, które należałoby jeszcze raz przebadać i do których należałoby przysiąść i zacząć studiować. Właśnie, żeby móc między innymi odpowiedzieć na to pytanie, które pan profesor zadał. Ale zanim odpowiem na pytanie, spróbuję odpowiedzieć na to pytanie. Muszę, to nie padło, a bardzo muszę to powiedzieć. Ja serdecznie dziękuję pani Uli Dzieciątkowskiej wydawnictwa, panu Bogusławowi Pielatowi, redaktorowi, który też ogromną robotę zrobił, i pani Joannie Panowicz za projekt graficzny, który jest genialny w ogóle tej serii. Uwielbiam naprawdę ten projekt, a jestem bardzo wymagający, jeżeli chodzi o layout książek. Uważam, że to jest świetne i na tutaj ręce pani dyrektor składam te podziękowania. Dziękujemy a propos wszystkim pracownikom wydawnictwa. Zawsze to mówimy i tutaj pan Adam wyręczył mnie na podsumowanie. Ale a to przepraszam, nie wiedziałem. Bardzo proszę, więc dołączamy już do wszystkich. Okej, tak. A wracając do pytania o okres II wojny światowej, sytuację ludności Łodzi. No to oczywistym jest stwierdzeniem, że ta sytuacja była skrajnie różna, jeżeli mówimy o każdej spośród tych trzech przedstawicieli tych trzech narodowości, i skrajnie różna była w zależności od tego, o jakim momencie II wojny światowej mówimy. Bo wydaje mi się, że w myśleniu o historii okupowanej Łodzi niestety operujemy pewnymi uproszczeniami i pewnymi mitami, z którymi też staraliśmy się w tym rozdziale, w tej części zmierzyć. Te mity, te uproszczenia właśnie dotyczą między innymi tego, że okupacja wyglądała cały czas tak samo dla wszystkich. Znaczy tak samo dla Żydów, tak samo dla przez cały okres tak samo Żydzi źle mieli, tak samo Polacy i tak samo Niemcy. To absolutnie jest nieprawdą i ta sytuacja się bardzo dynamicznie niekiedy zmieniała. Zupełnie inaczej wyglądały pierwsze tygodnie okupacji, gdzie Niemcy łódzcy w tym takim entuzjazmie swoim witali nowe władze, pełni nadziei na to, jak to wszystko się wreszcie potoczy tak, jak oni by chcieli. Polacy pełni niepewności i obaw,
ale z drugiej strony bardzo dobrze pamiętający czas niemieckiej okupacji z okresu I wojny światowej, który, tak jak Aneta mówiła, wcale nie był taki zły. No i Żydzi łódcy, którzy też przez te pierwsze tygodnie okupacji, mając w pamięci to, co się działo w czasie I wojny światowej, to uruchomienie żydowskiej pracy na przykład, też wcale nie byli tacy nastawieni, absolutnie przestraszeni, bo byli przestraszeni, ale nie byli aż tak absolutnie przestraszeni, mieli jakieś nadzieje. Zresztą słowo nadzieja to jest, myślę, słowo klucz, jeżeli mówimy o losie Żydów i Polaków w okresie II wojny światowej już całościowo. Ta sytuacja, tak jak powiedziałem, się zmieniała. Sytuacja Niemców, którzy w tym pierwszym okresie przejściowym niepewności, bo oni też tutaj nie byli wcale tacy przekonani, jak potoczy się historia Łodzi. Ta sytuacja niepewności wynikającej ze starań o włączenie Łodzi w granice III Rzeszy i wreszcie przeprowadzenia germanizacji, tak jak sobie przez wiele lat to wcześniej planowano, przyłączenia czy powrotu w zasadzie tych ziem Wielkopolski, ale też właśnie tej centralnej zachodniej części ziemi łódzkiej do terenów Niemiec. To był ten pierwszy okres. Później ten okres właśnie już po decyzji o włączeniu Łodzi w granice III Rzeszy, znowu takiego entuzjazmu budowy tej nowej niemieckiej przestrzeni w Łodzi, co między innymi oczywiście objawiało się w zmianie nazwy miasta na Litzmannstadt, zmianie nazw ulic i też przebudowie miasta, chociażby tego, co do dzisiaj jest jakby skutkuje, znaczy ten skutek widzimy do dzisiaj, czyli poszerzenie granic Łodzi, włączenie tych wszystkich okolicznych miejscowości, tego Obważanka właśnie w granice miasta. Na sytuacja Polaków, którzy, tak jak powiedziałem na początku, ta ogromna niepewność, później ogromny strach wywołany deportacjami czy przymusowym wypędzaniem, czy łapankami do pracy, wysyłkami do pracy do Niemiec, na później ten okres przystosowania, czyli faktycznie dało się funkcjonować w Łodzi okupowanej w czasie II wojny światowej. To życie może nie w pełni normalne, ale quasi normalne się toczyło. I myślę, że o tym bardzo często zapominamy właśnie opowiadając o II wojnie światowej, mówiąc tylko i wyłącznie o martyrologii, cierpieniu i śmierci, że ludzie tutaj normalnie żyli, zakładali rodziny, kochali się, mieli naprawdę szczęśliwe chwile wyjeżdżając do różnych parków czy podłódzkich miejscowości na odpoczynek, mimo iż byli, powiedzmy, tą grupą ludzi zdecydowanie niżej niż łódzcy Niemcy, którzy od teraz, znaczy od wybuchu wojny, zarządzali miastem. Więc jakby ten powrót opowieści na temat sytuacji ludności cywilnej też jest i był dla nas bardzo ważnym takim celem, żeby w tej książce Państwo mogli przeczytać właśnie, jak ta sytuacja wyglądała. Oczywiście to nie ujmuje tym wszystkim strasznym rzeczom, o których mówiłem chwilę temu, czyli właśnie wysyłkom na roboty, prześladowaniom łódzkiego duchowieństwa na przykład, zakazowi uczestniczenia w obrzędach religijnych, pozostawieniu w zasadzie tylko trzech świątyń do wykorzystywania przez Polaków, rzymskich katolików, jednego cmentarza, a później zorganizowanie obozu koncentracyjnego dla dzieci i młodzieży przy ulicy Przemysłowej, który też, no i to słynne więzienie na Radogoszczu, tak? Te takie symbole tej zbrodniczości okupacji Łodzi. Ale tak jak mówię, to funkcjonowało równolegle z tym normalnym życiem, z tym radością, ślubami, zaręczynami, imprezami sylwestrowymi i oczywiście o tym trzeba pamiętać. No i sytuacja ludności żydowskiej, którą najwięcej się zajmuje jakby z racji swoich zainteresowań badawczych i którym też ze względu na to, że uważamy za moim nauczycielem, profesorem Sławomirem Nowinowskim, że historia społeczna, najważniejszym wydarzeniem w historii społecznej Łodzi jest właśnie okres łódzkiego getta i likwidacji, zabicia, zamordowania 1/3 mieszkańców naszego miasta. Specjalnie poświęciliśmy odrębny rozdział historii getta łódzkiego. I specjalnie mówię getta łódzkiego, a nie Litzmannstadt getto, bo też staramy się zmierzyć z tym naszym zdaniem nieprawidłowym funkcjonowaniem wtłoczonym nam 15 lat temu nazywania getta łódzkiego gettem Litzmannstadt, jeszcze pisanym przez literę H, które po prostu jest też gramatycznie błędnym. Getto łódzkie bądź getto w Litzmannstadt, bo absolutnie tutaj nie ujmujemy, że to był okres okupacji, a ta okupacja była niemiecka. Okres II wojny światowej dla łódzkich Żydów, no to był okresem, tak jak powiedziałem, też bardzo różnych momentów. Od tego pierwszego momentu niepewności z pewnymi jakimiś takimi ziarenkami nadziei na to, że ta okupacja będzie wyglądała podobnie. Później okres absolutnego terroru na ulicach miasta,
okres, który był takim nadrobieniem w bardzo króciutkim czasie tych wszystkich kilku lat od wprowadzenia ustaw norymberskich w 1935 roku do Nocy Kryształowej w 1938. Te kilka lat tego, czego doświadczyli Żydzi niemieccy, tutaj w Łodzi odbyło się w zaledwie kilkanaście tygodni. Mówię o wprowadzeniu ustawodawstwa antyżydowskiego, po spalenie łódzkich synagog, tak, co jest taki symbol Nocy Kryształowej. No i później okres łódzkiego getta, czyli izolacji, najpierw izolacji społecznej przez obowiązek oznaczenia żółtymi gwiazdami naszytymi na wierzchnie ubranie, a później izolacji fizycznej, czyli ogrodzenie, uwięzienie łódzkich Żydów w getcie zorganizowanym na Starym Mieście i na Bałutach. No i ten okres izolacji też był różnie odbierany przez łódzkich Żydów. Z jednej strony był odbierany ze strachem i niepewnością, bo duża część łódzkich Żydów musiała opuścić swoje miejsce zamieszkania i odnaleźć się w nowej sytuacji. Ale z drugiej strony też był odbierany z pewnym spokojem, no bo wreszcie Niemcy nie wyłapywali ludzi na ulicach. Niemcy w ogóle prawie w getcie się nie pojawiali. Więc to też jest bardzo, bardzo ciekawe takie zjawisko społeczne, które staramy się od wielu już nastu lat badać. I do momentu mniej więcej końca roku 1941 ta sytuacja w getcie, można powiedzieć, była w miarę i ten spokój, to zachowanie uwięzionych w getcie Żydów było w miarę, oni byli w miarę w stanie przewidzieć to, co się będzie działo. Ale nie byli w stanie przewidzieć tego, że władze nazistowskie rozpoczną proces fizycznej eksterminacji Żydów. Ten proces rozpoczął się już decyzjami w lipcu 1941 roku, czyli pół roku przed słynną konferencją w Wannsee. Ale od stycznia 1942 roku z getta zaczęły wyjeżdżać pociągi, ciężarówki, później pociągi w kierunku obozu pierwszego istniejącego, utworzonego obozu zagłady w Chełmie nad Nerem. No i ten moment takiego względnego spokoju i oswojenia rzeczywistości nagle się okazało, że się całkowicie zburzył. Niemcy oczywiście starali się bardzo długo, żeby w getcie zapanował spokój, panował, oszukiwali ludzi wysyłanych na śmierć do tego, że ten cel podróży jest zupełnie inny. Ale okazuje się, że dość szybko, bo już wiosną 1942 roku ludzie dowiedzieli się, jaki jest faktyczny cel tych pociągów. Więc no, w getcie znowu zapanował taki okres absolutnego niepokoju, niepewności i każdy dzień był dniem, który mógł być ostatnim dniem w ich życiu. Więc ten okres spokoju był zburzony. No i z powrotem. Deportacje się kończą we wrześniu 1942 roku. Pociągi już nie wyjeżdżają z Łodzi. I aż do likwidacji getta do lata 1944 roku znowu getto pracuje i znowu jest spokój. Niemcy tu prawie w ogóle się nie pojawiają, chyba że pojawiają się wizytacje zakładów pracy, gdzie niemieccy dyrektorzy przedsiębiorstw bądź władze z Wehrmachtu oglądają produkty, które, czy towary, które fabryki gettowe produkują. Umundurowanie, ale także bieliznę dla osób cywilnych, dla różnych firm prywatnych niemieckich, łóżeczka dziecięce, zabawki. I te wszystkie, ten cały okres właśnie ten po zakończeniu deportacji do likwidacji getta, to jest znowu okres takiego spokoju i w wielu relacjach z getta można przeczytać, że ludzie odetchnęli z ulgą. No i znowu zaczyna się lato 1944 roku. Znowu zaczynają wyjeżdżać pociągi do Chełmna. Najpierw w czerwcu do Chełmna, później lipiec, sierpień do Auschwitz. Więc znowu okres stresu, niepewności. Więc ta historia łódzkich Żydów to jest taka sinusoida, jeżeli chodzi o nastroje. Staraliśmy się to oddać, bo tutaj naszym celem, czyli mówię o autorach rozdziału o II wojnie światowej, było opowiedzenie historii kupowanej Łodzi przez pryzmat mieszkańców Łodzi. Żeby to była historia społeczna, a nie historia polityczna. Troszeczkę oczywiście musiało się to znaleźć. Musiał się znaleźć historia administracji, historia wojskowości, ale my opowiadamy historię Łodzi, II wojny światowej przez pryzmat mieszkańców naszego miasta. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jak z tych wypowiedzi trójki prelegentów rozumiejących trzy części monografii obejmującej okres 1914-1945, myślę, że Państwo wyrobili sobie już przekonanie, że zawarliśmy tutaj szereg nowych rzeczy, ewentualnie nawet jeżeli znanych, to nieco inaczej ujętych przez nieco inne pryzmaty, raczej przez pryzmat historii społecznej, a nie historii politycznej czy historii gospodarczej. To wszystko tutaj ma swoją skalę i pod tym kątem ja myślę, że to jest dobra rzecz. Czwarta część, moi drodzy Państwo, tej książki to rozdział poświęcony symbolom, heraldyce, nazwie Łodzi w tych okresach, w latach 1914-1945, gdyż one ulegały dosyć szybkim i częstym zmianom.
pisał o tym pan profesor Adamczewski. Ja zadam pierwsze pytanie w takim wypadku, żeby ośmielić państwa, do pana doktora Adama Sitarka. Panie Adamie, czy prawdą jest, że Niemcy, wchodząc do Łodzi, zajmując Łódź, natychmiast uczcili twórców Łodzi Przemysłowej, czyli nadali nazwy ulic Scheiblera, Gromana, Herbsta i tak dalej, i nagle okazuje się, upływa kilka miesięcy, ich pozbawiają, prawda, tutaj tych ulic, nadając imiona czy nazwiska różnym dziwnym oprawcom, prawda, z różnych partii. Czy jeżeli chodzi o germanizację, faktycznie wprowadzano nazwy, znaczy te nazwy się zmieniały. To nie jest tak, że ulica czy Plac Wolności, czy każda ulica, jeżeli chodzi o okres okupowanej Łodzi, zyskała swoją nazwę i ta nazwa została trzymana do 45 roku do stycznia. One faktycznie się zmieniały. Ten pierwszy okres taki jest właśnie entuzjastycznej budowania tej, nie chcę powiedzieć budowania, ale odzyskiwania niemieckiej tożsamości miasta, które obfituje w nadawanie takich właśnie nazw ulic poświęconych niemieckim twórcom miasta. Ale bardzo szybko się okazuje, że moment, kiedy przyjeżdża tutaj Arthur Greiser, to jest listopad 1939 roku, i on ma zupełnie inny pomysł na Łódź. Znaczy ma pomysł na Łódź niemiecką, ale trochę inną Łódź niemiecką. Taką Łódź nazistowską, niemiecką, bardzo taką na pokaz, taką wzorcową. Taką Łódź, która ma być takim do pokazywania trochę laboratorium i chwalenia się przed władzami w Berlinie, jak to w dosyć łatwy, szybki sposób można, korzystając właśnie z tego zaplecza lokalnych Niemców, ale również tworząc, oddając domy dla dziesiątek tysięcy, a nawet setek tysięcy przesiedleńców z niemieckich ze wschodu, z Wołynia, z Galicji, z krajów bałtyckich, z Rumunii, jakby stworzyć zupełnie inne miasto. I ci mieszkańcy właśnie, o których mówiłem, Polacy, Niemcy, Żydzi, oni stają się troszeczkę takimi w laboratorium myszkami, którymi Arthur Greiser i władze, tutaj Friedrich Hubelhor przede wszystkim, czyli namiestnik Rejencji, prezydent Rejencji, namiestnik krajowarty Arthur Greiser, oni sobie manipulują tymi właśnie myszkami. I ta manipulacja między innymi przejawia się w tym, że te nazwy ulic są zmieniane. Ale to jest bardzo ciekawy ten wątek, bo to jest rzecz, którą ostatnio badamy. Taki robimy duży projekt, który mam nadzieję w tym roku się skończy, leksykon getta łódzkiego. I w ramach tego leksykonu jedną z zagadnień, które opracowuję, właśnie jest zmiana nazw ulic. Jest takie hasło, które sobie wymyśliliśmy w leksykonie. I ta zmiana nazw ulic dotyczy właśnie przestrzeni getta i tych okolicznych rzeczy. I wyobraźcie sobie państwo, że z jednej strony władze niemieckie zmieniają nazwy ulic. Jest nawet specjalny taki przygotowana plansza, według jakiego klucza należy nazywać ulice w różnych częściach miasta. Tu od miast niemieckich, tu od kwiatów, tu od zwierząt, tu od bohaterów nazistowskich, od bajek, tak, oczywiście. Jest tam takie plany właśnie z wyrysowanymi granicami. To w pewnym momencie w 1941 roku w getcie pojawia się, znaczy we władzach miasta pojawia się pomysł, żeby ulice na terenie getta w ogóle pozbawić nazw. Tylko je politerować i ponumerować. Nadać nazwy literowe i numeryczne, żeby pokazać, że ta przestrzeń jest jednak przestrzenią, która jest przestrzenią jeszcze do przebudowy, do przekształcenia. Że im się nie należą zwykłe nazwy. Te nazwy mają być tylko takimi tymczasowymi, roboczymi nazwami. I całe też plany, dyskusje były, które ulice jak nazywać. Jedne ulice właśnie od liter, inne od cyfr. Ten obszar się powiększał. I później się okazuje, że oczywiście wszystkie zarządzenia idą, bo ta biurokracja nazistowska była bardzo rozbudowana. Dla nas to jest genialne, bo mamy po prostu masę dokumentów. Zresztą w okresie I wojny światowej też ta biurokracja jest jakby zbawienna dla badaczy tego okresu. I okazuje się, że później bardzo szybko, bo już parę miesięcy później władze się orientują, że to w zasadzie nie ma sensu, bo i tak wszyscy piszą nazwa oficjalna, czyli literowa, ale w nawiasie piszą starą nazwę, bo i tak nikt się nie orientuje, gdzie jest ta nowa nazwa, tak? Specjalne takie wkładki do atlasu. A żeby jeszcze zachęcić i jakby podkręcić państwa ciekawość, jeżeli mówię o tych ulicach, to jak zaczniecie państwo analizować plany miasta Lismanstadt z okresu II wojny światowej, zwróćcie państwo uwagę, że w pewnym momencie obszar getta zostaje pozbawiony kolorów na tych planach. Cała Łódź jest kolorowa, ma zieloną jakby te rośliny, szarą zabudowę, niebieskie rzeki, a getto jest czarno-białe. Drukowane na planach Łodzi, znaczy Lismanstadtu, które są sprzedawane w kioskach.
I to jest też ciekawy taki jakby efekt tego pomysłu na przebudowę Łodzi. Dobra, więcej nie będę gadał. Dobrze. Szanowni Państwo, specjalnie zadałem to pytanie, dlatego że ulice nadane przez Niemców niemieckim twórcom Łodzi Przemysłowej zostały błyskawicznie zmienione w przeciągu 3 miesięcy, zginęły, dlatego że okazało się, że oni są zbyt spolonizowani. I nie mogli być tym symbolem, o którym pan doktor powiedział, kiedy Greiser przyjechał, prawda, i dokonano zmiany. I nagle okazuje się, że to, co my zrobiliśmy kilkanaście lat temu, nadając te ulice w nowym centrum Łodzi, to wcale nie nadawaliśmy jakimś obcym. Ale nie zmieniamy ich po 3 miesiącach, prawda, już są dosyć długo. Okazuje się, wcale Niemcy nie uznawali ich za swoich Niemców, którzy mogli być godni, żeby mieć ulicę w niemieckim mieście. Ale zachęciłem, bardzo proszę. A wiem, pytanie jest nieprzypadkowe, bo spędziliśmy trochę czasu na rozmowach z panią doktor na ten temat. Ale tak, warto, ściągaj mi kolegę Bunaję. Nie będę rzucał statystykami. Ja powiem, że okres międzywojenny to jest pewien w ogóle okres przejściowy pomiędzy starym rzemiosłem, takim typowym rzemiosłem. I mamy właśnie dane o bednarzach, kotlarzach, takich zawodach, które są już ginącymi zawodami w zasadzie w okresie międzywojennym. I widzimy stopniowe przejście tych rzemieślników w kierunku albo przemysłu, który przejmuje produkcję tych wyrobów, które wcześniej należały do rzemiosła, albo w kierunku usług, tak? Ewentualnie ci ludzie są wciągani przez branże, które dopiero powstają. I tutaj jako przykład chciałbym pokazać na przykład stolarzy, betoniarzy, cech betoniarzy, było coś takiego, tak? Czyli związane właśnie z takimi budowlanymi rzeczami. I ci ludzie zostają wchłonięci przez taką nową grupę, których dzisiaj byśmy nazwali deweloperami. To jest super ciekawe dla okresu międzywojennego. Czyli powstają wyspecjalizowane firmy, między innymi Izraela Tylera, który wciąga tych rzemieślników, zatrudnia ich właśnie do wznoszenia rusztowań, do stolarki okiennej itd., itd. Więc takie firmy właśnie funkcjonują. Zatrudniając tych rzemieślników, na przykład wyrabiają standaryzowane okna, tak, stolarkę otworową, dzięki czemu mogą taniej budować więcej, przerzucają tych ludzi z budowy na budowę i właśnie w okresie międzywojennym widzimy to przejście. To są ludzie, którzy kiedyś byli typowymi rzemieślnikami, natomiast zostają wchłonięci przez te nowe branże, które się pojawiają. Jeśli chodzi o kupiectwo, to też widać w okresie międzywojennym wielki wzrost znaczenia kupiectwa i to też jest bardzo charakterystyczne. Nie powinienem innych książek reklamować, ale w książce, którą z profesorem Krzysztofem Stefańskim napisaliśmy, tam też piszemy o tym, że luksusowe kamienice w centrum Łodzi, które wcześniej należą do fabrykantów, do Schweikertów, tak, do Kruszów, Enderów i tych wielkich nazwisk, one w czasie wielkiego kryzysu i zaraz po są kupowane przez rodziny kupieckie. Czyli korzystając z trudnej sytuacji finansowej właśnie fabrykantów, okazuje się, że kupcy mają pieniądze i kupują te właśnie fabryki, przepraszam, kamienice i robią z tego częściowo źródło dochodu, a częściowo właśnie zaczynają tam mieszkać całymi rodzinami. Czyli dogadują się w 2, 3, 4 rodziny kupieckie i kupują luksusowe obiekty w centrum miasta. Więc nie zdradzając też tego, co jest w książce tak do końca, chciałbym tylko podkreślić, że to jest pewien okres przejściowy. Widać po prostu zmierzch starego rzemiosła, takiego jeszcze XIX-wiecznego i ci ludzie przenoszą się do nowych branż, a jednocześnie pieniądze są kumulowane w zupełnie nowych miejscach, czyli handel, który w XIX wieku nie był aż tak silny, w okresie międzywojennym nabiera naprawdę dużego znaczenia, zwłaszcza handel hurtowy. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, okres to jest okres przejścia od miasta typowo starego typu, miasta przemysłowego, gdzie ten przemysł dominował, wszystko co związane z przemysłem. Łódź w okresie międzywojennym, pomimo wielu kryzysów, upraszczam sprawę, staje się miastem nowoczesnym, gdzie różne inne kategorie zawodowe stają się coraz liczniejsze. Proszę Państwa, inteligencja to jest jedna z grup, która tu w Łodzi nabiera coraz większego znaczenia, czego nie było w takim stopniu w czasach Ziemi Obiecanej. Cała sfera usług
nowych usług. Proszę pamiętać, wchodzi tutaj cała sieć komunikacji, która się rozwija, prawda, i tak dalej. Kwestie związane z życiem tego miasta, co pan doktor powiedział, handel i tak dalej. Więc następuje zmiana Łodzi z miasta dawnego typu w miasto nowoczesne. To jest jako myślę, proste wyjaśnienie kwestii. Natomiast o tym wszystkim państwo znajdą. Od razu pan doktor Adam pokazał dane, skąd powołać się. Bardzo proszę, bo są kolejne pytania. Wywołałem akcję. Pani Maria, tak? Jak widzę, proszę bardzo. Ja pozwolę sobie zacząć i zacznę od materiałów, bo patrzę tutaj na dyrektora Archiwum Państwowego w Łodzi. Jeżeli chodzi o okres okupacji, to materiałów mamy naprawdę bardzo dużo i one są w bardzo dobrym i w dobrym stanie zachowania. Dużo materiałów, jeżeli chodzi o okres okupacji, jest już dostępna w wersji cyfrowej, na komputerach, w pracowniach archiwum, na Kościuszki, ale także już online w Szukaj w archiwach.pl, jeżeli chodzi na przykład o cały zespół akt administracji getta łódzkiego, który jest, a także niemieckiego zarządu getta, który można oglądać online. I to są dokumenty, z których badacze będą mogli przez następne 20-30 lat spokojnie korzystać i tworzyć kolejne prace magisterskie, doktoraty, nawet książki profesorskie. Bo to jest materiał do przebadania jeszcze przez całą, nie chcę powiedzieć rzeszę, ale grupę badaczy różnych aspektów. Historii społecznej, politycznej, gospodarczej. Teraz zresztą się rozwijają bardzo ciekawe studia nad różnymi aspektami. Nie wiem, historia zwierząt, historia gospodarcza w getcie łódzkim, historia przyrody, to wszystko jest jakby do przebadania, bo te materiały do okresu II wojny światowej mamy. Jak nie w Archiwum Państwowym, to jeszcze w Instytucie Pamięci Narodowej trochę tych dokumentów jest, więc drugi okres II wojny światowej, jeżeli są tutaj wśród nas studenci, którzy myślą o temacie, bez wychodzenia w domu można napisać naprawdę magisterkę o Łodzi w czasie II wojny światowej spokojnie. Więc to jest jedna rzecz, a rozwijając tylko temat, bo też nie chcę za długo wchodzić w dyskusję Litzmannstadt getto, no to wynika trochę z takiej polityki historycznej, której byliśmy ofiarami w ostatnim okresie szczególnie, ale jeszcze wcześniej, która z kolei wynika z całej dyskusji na temat polskich obozów zagłady i na fali dyskusji wokół polskich obozów zagłady, żeby przypadkiem ktoś nie pomyślał, że Auschwitz czy obóz w Oświęcimiu, jak nawet jego byli więźniowie, to o tym mówią, nie został zorganizowany przez Polaków, to jakby ta maniera nazywania niemieckimi nazwami różnych instytucji okupacyjnych czy administracyjnych jednostek okupacyjnych, właśnie żeby nie było wątpliwości, że to przypadkiem nie Polacy zorganizowali, również przypłynęła tutaj do nas, do Łodzi. I żeby nie było wątpliwości, że getto było zorganizowane przez Niemców w czasie wojny, no to powstało takie, nie wiem czy jakby sformalizowane, ale zalecenia, żeby używać nazwy Litzmannstadt getto, jeszcze pisanie przez literę H. I oczywiście w dokumentach mogą państwo spotkać nazwę Litzmannstadt getto. Tutaj nie będę z tym absolutnie dyskutował. Tak jak w różnych aplikacjach i w dokumentach mogą państwo spotkać nazwę Łódź Widzew, jeżeli mówimy o stacji kolejowej albo dzielnicy. Ale już nikt nie mówi z państwa, że mieszka na Łódź Widzew. Albo że na Łódź Widzew jest jakiś fajny Rossmann. Nie, jest na Widzewie w Łodzi. Tak? I tak samo z nazwą Litzmannstadt getto. To jest nazwa pewnej jakby administracyjna czy geograficzna, ale nie mówimy, że istniało Litzmannstadt getto. Nie, istniało getto w Litzmannstadt. Rumkowski oficjalnie był nazywany i mianowany przełożonym starszeństwa Żydów w Litzmannstadt, czyli w mieście Litzmannstadt. Nic nie było mowy w jego funkcji o getcie. Stąd staramy się jakby zachęcać państwa, żebyście państwo mniej poddawali się takim presjom polityki historycznej pewnej i koniecznie nazywania tutaj nazwy po niemiecku, nazwy getta. Tak jak się nie mówi getto Warschauer czy Warszał getto, tylko getto warszawskie, getto w Brzezinach, nikt nie mówi getto Löwenstadt, bo tak się nazywały Brzeziny, czy getto Lęczyc, getto Łęczycy. Bo po prostu mówimy getto w Łęczycy, w Brzezinach i tak dalej. I wszyscy wiedzą, że te getta zorganizowali Niemcy, naziści w czasie II wojny światowej i że ich ofiarami byli Żydzi, a ich sąsiadami byli Polacy, którzy żyli w tych miastach obok. Więc tutaj odwołujemy się do zdrowego rozsądku też czytelników i do inteligencji odbiorców. No bo jak jest pewien poziom inteligencji odbiorców, no to tak niżej, no to już nie jesteśmy w stanie dyskutować jakby z tym poziomem. Tak? Tutaj też myślę, że warto jednak trzymać się tego. Stąd ja też z Przemkiem rozmawiałem bardzo dużo na ten temat, uwierzcie mi, żeby rozdział się nazywał Litzmannstadt i getto łódzkie albo getto w Litzmannstadt, na czym ostatecznie stanęło, a nie Litzmannstadt getto, czy z myślnikiem pisane, czy bez myślnika.
I na tym właśnie jakby ten kompromis osiągnęliśmy. No i Przemek zrozumiał jakby moje argumenty, argumenty mojej koleżanki dr Ewy Wiatr, że właśnie w ten sposób warto nazywać, bo tak też o sobie mówili przy o tym mieście osoby tutaj mieszkające, będące więźniami getta łódzkiego. Oni nadal mówili o getcie łódzkim. Proszę może. Odpowiadając na pytanie zadane odnośnie archiwaliów, ja muszę przyznać, że akurat korzystałam z nich kilkanaście już lat temu, dlatego też większość, że tak powiem, miałam możliwość po prostu zobaczenia ich na żywo, że tak powiem, w wersji cyfrowej. Tu muszę powiedzieć, że tak może troszkę tak pół żartem, że niekiedy było to spotkanie dość problematyczne. Pamiętam, że kiedyś jak przeglądałam, co był bodajże zbiór teatrali, gdzie zachowały się bardzo zresztą ciekawe zbiory na przykład afiszów. No niestety po prawie 100 latach ten papier, który był grubości może papieru śniadaniowego, no niestety nie dał się obejrzeć bez uszkodzenia, więc po jakiejś powiedzmy godzinie czy dwóch kwerend to miałam wrażenie, że część po prostu tych materiałów już jest na mnie gdzieś na stole i wokoło, także je tutaj bardzo gorąco popieram. Dyrektor patrzy okiem. Bardzo gorąco popieram to, żeby te materiały były jednak w wersji cyfrowej, bo obawiam się, że za jakieś 20 czy 30 lat kolejny badacz może mieć już problemy, żeby fizycznie jakoś na nich popracować. Dosłownie dwa zdania, jeśli chodzi o materiały. To ja troszeczkę z innej strony powiem. Na tle innych polskich archiwów, zasób Archiwum Państwowego w Łodzi jest naprawdę fantastyczny. Dla wszystkich w zasadzie epok, myślę, że profesor też się zgodzi, że dla XIX wieku mamy dziesiątki, setki metrów bieżących akt, tak? Nas jest za mało, żeby to przebadać. I dla XX wieku właśnie to samo, dla okresu międzywojennego, dla II wojny światowej, dla PRL-u również, tak? Naprawdę jest mnóstwo materiałów, tematy polityczne, społeczne, gospodarcze, jakie by ktoś chciał. Z poziomu komputera szukaj w archiwach, inwentarze są dostępne, nic tylko zostać historykiem, pisać książki, naprawdę. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę. Jest, bardzo proszę. Do pana doktora Sitarka. Zainteresował mnie temat zmiany ulic w czasie II wojny światowej i Artur Greiser, jaki był jego ideał miasta i czy on został wcielony. Czy moglibyśmy tutaj pogłębić odrobinę ten temat? Dziękuję. Okay. Tak, znaczy całe plany przebudowy miasta opisał w publikacji profesor Krzysztof Stefański, który chyba jest, o ile dobrze zauważyłem, obecny na sali. Pomysł, w jaki sposób Łódź przebudować, żeby odpowiadała wzorcom niemieckich miast, to jest pomysł, który bardzo dobrze przygotowano ze strony tej koncepcyjnej. Przygotowywano różnego rodzaju modele kwartałów ulic, w jaki sposób te ulice wyglądają obecnie, znaczy stan zastany, jak mają wyglądać po przebudowie. Przygotowano rysunki techniczne, projekty dokładne. W łódzkiej prasie, w Litzmannstatter Zeitung, pojawiały się poradniki, w jaki sposób przebudowywać domy jednorodzinne, żeby nadać im niemieckie oblicze. Były takie rysunki techniczne, jak z takiego klocka, jak my to mówimy, polskiego z lat 30. stworzyć piękny, ze spadzistym, czerwonym dachem niemiecki dom. I takie zdjęcia są dostępne też dzięki Bibliotece Uniwersyteckiej na serwerach, w Bibliotece Cyfrowej można Litzmannstatter Zeitung przeglądać i sobie obejrzeć. Artur Greiser myślał o Łodzi, o Litzmannstadt jako mieście zdominowanym przez Niemców, nie tylko i wyłącznie niemieckim. On był świadom tego, że nie ma gospodarczej przede wszystkim możliwości infrastrukturalnej, żeby łódzkich, żeby Polaków i bo Żydów to jest inna sprawa, ale żeby Polaków z Łodzi, z Litzmannstadtu całkowicie wyeliminować, bo gospodarka by na tym ucierpiała. Więc ten pomysł był Polacy robotnicy. Od pewnego momentu 1943 roku również robotnicy bardziej wykwalifikowani, stąd uruchomiono szkołę dla takich właśnie uczniów młodych, żeby mogli Polaków, żeby mogli się przeszkalać do tych bardziej zaawansowanych prac. Wcześniej szkolnictwo polskie nie istniało. A z drugiej strony no Niemcy, ci głównie właśnie rozgrywający w przestrzeni miejskiej, wszystkie przedsiębiorstwa należące do Niemców, bądź posiadające niemieckich powierników, czyli tych właścicieli takich komisarycznych, jakbyśmy to dzisiaj współczesnym językiem nazwali. No i miasto przede wszystkim dużo bardziej higieniczne niż było to przed II wojną światową. Ta higiena, podobnie jak w czasie I wojny światowej, w okresie II wojny światowej odgrywała ogromną rolę w narracji niemieckiej na temat tego, w jaki sposób Łódź przebudować.
Ja zachęcam Państwa do zerknięcia na taki film Auslot Wirtlitzmannstadt, który jest na YouTubie wrzucony w opracowaniu naszego centrum. Już parę lat temu dzięki funduszom z Urzędu Miasta Łodzi udało nam się film znaleźć rolki. W ogóle znaleźliśmy rolki takiego propagandówki niemieckiej o przebudowie Łodzi. Wcześniej udało nam się w Archiwum Państwowym w Łodzi znaleźć kilka wersji scenopisu i na podstawie takiej naszej, zdaniem ostatniej wersji scenopisu zmontowaliśmy ten film, który nigdy nie był zmontowany, bo po prostu wojna się skończyła. Były tylko takie pokazy surówek przed władzami miasta. I tam 1/3 filmu, który trwa około 20 minut, jest poświęcona sprawom higienicznym. Tym, jak wyglądają ulice, rynsztoki, infrastruktura, wodociągi, szpitale, tak? I jak właśnie Niemcy je przebudowują, jakby nadrabiając te zaległości tej legendarnej Polnische Wirtschaft, czyli tej gospodarki polskiej zaniedbań. Bardzo dużo pozostałości tych planów czy projektów przebudowy do dzisiaj mamy. Róg ulicy Narutowicza i Piotrkowskiej, cały ten kwartał jest właśnie przebudowany na wzór niemiecki. Przebite podwórka, wyburzone oficyny co drugie, tak, te sąsiadujące ze sobą plecami. I te podwórka mają zupełnie inne oblicze, są otwarte. Kamienice na ulicy Sterlinga, jest piękna kamienica właśnie przebudowana według planów nazistowskich. Na Julianowie kilka budynków przebudowanych, więc to jest taki, możecie Państwo sobie przejść spacerem i zobaczyć te takie pojedyncze jakby eksponaty, w jaki sposób widziano i planowano, żeby ta Łódź wyglądała. No ale jak się udało, no to my wiemy, ta wojna się skończyła, gospodarka Rzeszy nie była w stanie zapewnić finansowania, tak jakby sobie życzył tego Greiser, bo Greiser jeszcze miał oczywiście bardzo ważny plan działania na prowincji tutaj, tak, w Wielkopolsce, zasiedlania niemieckimi chłopami też tych gospodarstw. Więc Łódź, no też, tak jak podobnie w okresie II Rzeczypospolitej, też cierpiała na brak funduszy. Więc i ten właśnie brak funduszy doprowadził, że tylko w niewielkiej części udało się wprowadzić te zmiany. Ja chciałam zapytać, czy Niemcy z chwilą, kiedy likwidowali getto, zniszczyli je? To mnie interesuje. Dobrze, widzę, że wojna dominuje, ale to jest, ja tak byłem przekonany, szczerze mówiąc, bo to jest okres, który jeszcze jakoś pamiętamy, w sensie nie bezpośrednio, ale na przykład rodzice nam opowiadali, czy dziadkowie, tak? Mi też opowiadali dużo o wojnie, mam babcię z Łodzi jedną. I tak, to jest ten okres, znaczy ten, a propos zniszczenia. No, mówi się, że Łódź nie była zniszczona w czasie wojny. To jest taka urban legend, tak? Że legenda, że tylko te bombardowania tam Karolewska, Dworzec Kaliski, fabryka na Nieciarniane, jakieś te z września 1939 roku. No i samo getto tak trochę właśnie przy okazji tych zniszczeń jest tylko wspominane. Okazuje się, że faktycznie teren Starego Miasta i Bałut został najbardziej zniszczony i zdewastowany w czasie II wojny światowej. Po pierwsze obszar Parku Staromiejskiego dzisiejszego, czyli ten obszar między niemieckim miastem Litzmannstadt a gettem żydowskim, gdzie dzisiaj otwarta dosłownie parę miesięcy temu ta zupełna po rewitalizacji Park Staromiejski, tak, te pokazane dawne obszary zabudowy i te dawne ulice Jerozolimska, Wolborska, też trochę maczałem w tym palce, więc zachęcam, żebyście Państwo się przespacerowali po Parku Staromiejskim, zobaczyli, jak to wyglądało właśnie wcześniej, przed tymi zniszczeniami, ale także zniszczona infrastruktura getta, czyli Starego Miasta, już poza tym obszarem między Wolborską a Północną, ze względu na zaniedbanie. W czasie wojny w ogóle nie inwestowano w budynki znajdujące się na terenie getta, chyba że były to zakłady przemysłowe produkujące na rzecz gospodarki wojennej Niemiec. I faktycznie takie duże inwestycje w kilku miejscach zostały poczynione, całe zakłady zostały wybudowane. To są te miejsca jedyne takie, które nie zostały zniszczone. A tak to ze względu na zaniedbania, brak na przykład okien, gdzie okna były wyrywane na opał. Podłogi były wyrywane na opał, deski stropowe były tak obdłubywane, żeby było czym palić. I to wszystko w okresie po likwidacji getta, gdzie wpadł, no nie możemy tego ukrywać, masowy szaber na teren getta. I to są nawet zdjęcia uwiecznione z wiosny 1945 roku, gdzie takie stare babcie wychodzą z palnikami kuchenek, z rurami od kominów, z jakimiś drutami, kablami, to ramami do łóżek. To wszystko było zabierane z terenu getta. Plus poszukiwanie tego legendarnego żydowskiego złota poukrywanego gdzieś tam w tych murach. To sprawiło, że ten obszar został absolutnie niemal zdewastowany. Jest takie zdjęcie właśnie w publikacji, ja celowo nalegałem, żeby je umieścić, właśnie terenu z takim widokiem na wschodnią, Wolborską, Podrzeczną, gdzie te budynki to są absolutne ruiny. No i stąd później pojawił się ten pomysł nowego Starego Miasta, tak, w końcu lat 40.
który jakby stworzenia nowej infrastruktury i przestrzeni, gdzie ludzie mogliby mieszkać, który doprowadził już do absolutnego niemalże wyburzenia tych pozostałości, które jeszcze zostały. I ostatnia rzecz a propos zniszczenia, to co chyba najbardziej straciliśmy, jeżeli chodzi o Łódź, z tych zniszczeń wojennych dużych, to moim zdaniem to jest stary cmentarz żydowski, który przy ulicy Wesołej, dzisiaj między Rybną, Bazarową a Zachodnią, który został całkowicie jeszcze w czasie wojny splantowany, wyrównany, bo tam był magazyn drewna do pobliskiego resortu kalanterii drzewnej przy ulicy Bazarowej czy Bazarnej 9. A już po wojnie został rozgrabiony niestety przez okolicznych mieszkańców z pozostałości kamieni i macew. Jeden fragment takiej macewy mam w biurze u siebie, bo nie wiem, co z tym zrobić. A znalazłem go na posesji, w której mieszkałem pierwsze 10 lat mojego życia na Żeromskiego 54. Zupełnym przypadkiem. Więc ten cmentarz został totalnie zniszczony, a później właśnie w końcu lat 40., na początku lat 50. zabudowany nowymi budynkami. Do dzisiaj tam kości można znaleźć, jak przy okazji różnych przebudów, wodociągów czy awarii, te kości wychodzą z ziemi. Szanowni Państwo, chcę podziękować naszemu koledze, przyjacielowi, który gdzieś myślę jest z nami, Przemkowi Weigertnerowi, za to, że podjął się redagowania tego tomu trzeciego. Dziękuję wszystkim autorom, którzy pisali dłuższe i krótsze rozdziały do tomu trzeciego monografii. Oddali, myślę, że kawałek swojej często wieloletniej pracy w tym tomie. Moi drodzy Państwo, muszę podziękować również wszystkim instytucjom, które nas wspierały i przepraszam, bezkosztowo wspierały nas ilustracjami, materiałami. To nie tylko archiwum, ale to w zasadzie wszystkie łódzkie najważniejsze muzea, Muzeum Miasta Łodzi, Muzeum Włókiennictwa, Muzeum Sztuki, biorąc pod uwagę pierwsze Muzeum Tradycji Niepodległościowych. Dziękuję bibliotekom za udostępnienie nam wielu, wielu rzeczy. Chylę czoła, bo rzeczywiście jako partnerzy zachowali się znakomicie i nam udzielili przeństwa. I to, co już powiedział pan dr Adam Sitarek. Zawsze, moi drodzy Państwo, my piszemy, a później dostaje się to w ręce pracowników naszego wydawnictwa, którzy ponownie z tego tomu trzeciego zrobili, przepraszam, coś pięknego. I powtarzam się za każdym razem, ci z Państwa, którzy nabywają kolejne tomy i stawiają na półce, mają mały pomnik 600-lecia Łodzi w swoim gabinecie, w swoim salonie. I mamy kolejny fragment tego pomnika, który jest chyba tam jeszcze u Państwa na końcu do nabycia, a jednocześnie tam również jest i, jak wiem, chyba tom pierwszy i drugi również. Dziękuję Państwu bardzo. Już możemy zaprosić na promocję tomu czwartego, 19 lipca do ogrodów, ewentualnie do sali lustrzanej na Ogrodowej. Ja już obawiam się, już nie będę zaczynał dyskusji, bo przy PRL-u i okresie po 89, po okresie transformacji, tam to dopiero będzie pytań i problemów. Już drżę. Profesorze Krzysztofie Lesiakowski, proszę już się przygotować odpowiednio, Krzyśku, gdzieś tam ci widzę jak najbardziej, bo myślę, że będzie na pewno również dyskusja znakomita. Dziękujemy Państwu, do widzenia i dziękujemy za przybycie. Dziękujemy.